Dobra, to chyba mamy wszystko teraz. Także spokojnie możemy sobie ogłosić nowego questa i zobaczyć w ogóle jakie mamy, bo już nawet nie pamiętam. Tego mi się nie chce robić. Tu bym coś porobił. Poli Anjanata. Ruszy się, to cię zobaczy. Aha. Halo, halo, jak mnie słychać? Halo, halo, halo. Wydaje się, że dość w porządku. Jest taka głośność, więc będziemy musiało chyba tak zostać. Z tą gierką mamy trochę problem niestety, bo po prostu tutaj jest ciężko. Jeżeli ja sobie nie ustawię przejrzystości tej kamerki, bo sobie zasłaniam interfejs i będę musiał to zmienić. Ustawienia zaawansowane wideo kamer i muszę sobie ustawić przejrzystość przynajmniej na takim poziomie, tak mi się wydaje. Może trochę za dużym. A może niech zostanie. Ważne, że jest w ogóle i no, coś mnie tam widać w każdym razie. Kamerka i tak mnie wkurza, bo ma niską rozdzielczość i robi się pikseloza z mojej twarzy, więc mniejsza z tym. Nie muszę być aż tak dokładnie widoczny. Dobra, aha, wiem co chciałem. Mieliśmy i tak tego Andronata polować przecież, bo z niego są fajne rzeczy. Tak więc lecimy od razu, to jest koksem opcjonalne. Poziom 6 i ruszysz się, to cię zobaczy. Tego Freda mi się nie chce ubijać, a to pewnie będzie jakieś w ogóle trudne i beznadziejne zadanie, którego też mi się nie chce robić. A najciekawiej będzie zacząć po prostu od zabicia tego Freda i tyle. Tak więc zacznijmy po prostu to robić i już. Mogę powybierać sobie jakieś questy, no widzicie. Owady. Starodrzew, ukończ z drugiego poziomu, da się zrobić. Śledztwa, to też da się zrobić. I złap jednego dużego potwora, no teraz go złapiemy, akurat nie będziemy mieć. Także zaczynamy, jedziemy. I tyle. Dobra, bierzemy sobie rzeczy, które tutaj mamy do wybrania. Mięsko, miksturki i puste butelki. A może zanim jeszcze zaczniemy z nim walczyć, to przydałoby się coś zjeść. Tak, żeby nie było jakiegoś przypału, że zaraz sobie zginiemy. Zapłać pieniędzmi i... oj, to mi się podoba. Półmisek szefa kuchni. Wzrost obrony. Wzrost ataku duży. To jest też fajne. Ale nie, no weźmy to. Tararam, taram, tam, tam. No i dobra, no żarłem się, można iść.
walczyć z Fredem. Od razu tam tu widzę, że ślady są. Także nie będziemy się musieli męczyć z szukaniem go nie wiadomo ile. Zioła. Miksturki. Miodek, tu zaraz sobie zbierzemy przy okazji. Ten daleko prowadzi ten trop wbrew pozorom. Tu są jakieś ślady. A już wiemy, gdzie jest. Także bardzo fajnie to się wszystko da zrobić. O, już czy widzę, już czy prawie widzę. Ruda karbolitu. Tam uciekać, tak? Ale ja sobie najpierw te rudy pozbieram, bo też mi się mogą przydać kiedyś. A wiem, że tu są fajne rzeczy. Dobra. Tutaj łuski. I idziemy za gościem. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Oj, Jagras tu od razu jest. Aj, wrzeszczysz. O, belka terytorium się trafiła od razu, fajnie. Znaczy w sumie to nie, żeby Jagas mógł coś zrobić, ale... Z tego co widzę, to... Za 400 to ładnie mu przypierniczy. Nie chcę im się z tym Jagrasem walczyć. Ale materiały sobie mogę zabrać. Kurde, uciekaj. Przez przypadek niepotrzebnie nie oberwał. No, widzę, że Jagras już ucieka. Także... Oho, to jakiś materiał nawet się z niego trafił. Czemu nie mogę tego wziąć? No... łuska z plusem. Dobra, teraz jedziemy z Haksem już, bo widzę, że zostaliśmy sami na sam z tym wielkim frajerem. Ładujemy sobie kombosy. Kurde, nie zdążyłem uniku zrobić. Mikstura, a gdzie są mega mikstury? O, to jest pytanie. A. Ej, wrócił. Po co mi mega mikstury, jak mam tu osa? A ty chamie. Ziarna w nos, kurczywy. Aj, nie krzycz. No, ruszam się, ruszam się. Chciało mi staranować. No nie. Łuski znowu. No, fajnie, przynajmniej można sobie łuski pozbierać. Jak tamten go bije. Kurde. Rób te uniki w czas, a nie. Co to ma być? Ej.
No i siadło na żółto. Jeszcze jedna combo, jak wejdzie, to potem przerąbiemy z ulti i to się zdziwi. Bieraj to. Dobra, może się uda. No i oczywiście musiał ryknąć na ostatni hit i byłoby combo na czerwono. No teraz nam jeszcze zwijaje, to będziemy mieć mało czasu. Chyba nam zaraz żółte combo się rozładuje. Jak tak dalej pójdzie. No kurde, ajajaj. Bez kitu. Tak nie może być. No i zawsze tak samo. No teraz to ja w ogóle muszę sobie naostrzyć. Bo to nie wróży nic dobrego, jak on się ciągle odbija od niego. Dobra, teraz mam chwilę, zanim jest za tym drzewem. No i znowu Juggernaut przy nas. Dobrze. Dobrze, niech się tłuką. Tyle spokoju, bez kitu. Tum, 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 tum. Nie mam już czasu. Tak zrobić. I jeszcze raz. I teraz jeszcze hit i potem combo. Mamy na biało z powrotem. Teraz on ucieka. Zaraz go dorwiemy. I załatwimy. Tak nie ma szans. Jak on będzie tak szybko biegał. No. Nie, no ja ci dziękuję. No jak ja tego nie cierpię. Jezu, nie wlazło, no spadł ze skarpą, no. Wszyscy wolni stąd. Dobra, jest na żółto. Teraz by jeszcze raz mu wsadzić takie combo. O, Jesus, no. Kurde! Rób te uniki! Rób te uniki! Dobra, lecz się. Aby te apteczki małe zużyć, co nam doli. No dobrze, przewróćmy, bo tam mam czas przynajmniej to zużyć. Dobrze, jest, las będzie czerwony. Zaraz go załatwimy. Ej! Tego się nie spodziewałem. Nie. Dlaczego? Tak się nie robi. Ludzie. No nic, zjedzmy sobie steka.
Dobra, a to HP sobie naładujemy potem pigułką taką, maxi miksturą i też tak będziemy mieć full za chwilę, ale musimy teraz tam wrócić. Zanim on też się zregeneruje. No, dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, tu jest ten Jagras, a on tam gdzieś jeszcze dalej pobiegł, nie? Tak było. No jest, widzę go już. Tu już go widzę. A, go chciałem jednym hitem na samym początku teraz. To było dobre. No, myślałem, że zdążę go pozbierać jeszcze, ale trudno. Najpierw muszę cię zabić. No i to jest to. Ja mu obcinam, mogę nam dalej minimum bije. Co za gość. No nie no, zostaw mnie. O, pułapkę wpadłeś, ty frajerze. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Aj, zablokowałem się też o to drzewo i nie mogłem go trafić. Co to było? Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Lecz się. Co? Co? Wiem, zaraz. Nie, jeszcze nie. To jeszcze nie jest czas na to, żeby go łapać. Wydawało mi się, że już kuleje, ale to jeszcze nie to. Aha, ogon, 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 ogon. Bo zapomnę go zebrać. Dobra, i wracamy jego tropem teraz. Zaraz go dobijemy i będzie git. Zaraz gościa załatwimy. Którędy on tu poszedł? Jak on pokazuje mi, że jest całkiem gdzie indziej. Aha. Bo on poszedł tu na górę. Zioło, owad. No to mamy questa na te owady. Jesteś, teraz cię dopadnie. Kurde, najpierw mogę sobie jeszcze miecz naostrzyć. Nie! No. Pykło. O, to nie, to ja sobie się chowam na razie. Bo z nimi dwoma naraz to nie ma żartów. Za ten czas sobie naostrzę. 1100 oberwał. To było mocne. Ja jeszcze go nie trafiłem na. Ej, ty, ale mnie został. Ja się z tym nie biję, tylko z tym drugim. Dobra, mamy tu jeszcze miodek akurat nie po drodze, to nam się miksturki uzupełnia. Dobra. Uff.
Uż ty gnoj. Odejdź. Aj, nie, a dobra, trafiłem. Już myślałem, że nie. Ale to fartem. Tu coś jest, to są te kości, także spoko. Weź to się uzdrów. Nie, 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 nie. Mikstura, a mega mikstura jest gdzie? Gdzie jest moja mega mikstura? Antidotum. Nie widzę tych mikstur. Mikstura. Niemożliwe, że zużyłem wszystkie, nie opowiadaj głupot. Są, dobra. Gdzie on w ogóle zwiał? Znowu gdzieś zwiał, tak? Okej. Okay. Umycz się i goń frajera. Aha, już mi teraz zwiał, bo już kuleje, czyli teraz zamiast mikstur, to ja potrzebuję na nim użyć pułapki. Gdzie on w ogóle zwiał? Którędy? Tędy gdzieś chyba. Tak. Nie tędy. On jest gdzieś na górze. Nie wiem, że on tak denerwuje normalnie. Jak ja nie wiem tutaj czasem gdzie iść, to po prostu dajcie spokój. To jest, ta mapa jest w ogóle najgorsza. Jest w kilku poziomów. A minimapa jest płaska i nie wiadomo gdzie ten koleś jest. Czy pod tobą, czy nad tobą, czy na tym samym poziomie. Nie idzie tego ogarnąć, naprawdę. Nie no, to też nie to. O Jezus, no. A bo to w ogóle nie ten koleś, którego ja śledziłem. Przecież to jest ta ratina cała. No jest pewnie na samej górze, gdzieś tam na drzewach. A ja przecież miałem Angenota śledzić, on poszedł tam. Jesus. Zaraz się frajer uzdrowi pewnie. To ten czas, zanim tam do niego dobiegnę. Będę musiał go dalej tłuc, a nie będę mógł go złapać. No właśnie, ten frajer jest tutaj, ale ja nie tego szukałem. A ty mnie zostaw, bo ty mnie nie interesujesz. Where is my burrito? Tutaj. No i on jest gdzieś tam. Tu jest Jagras, a tamten koleś będzie... Nie mam pojęcia, gdzie on siedzi. Za cholerę nie mam pojęcia. Całkiem się zgubiłem, naprawdę. W tym momencie to ja się zgubiłem całkowicie. Tu chyba jakoś muszę iść tędy. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. On gdzieś tam na górze jest, ale jak tam wleść? Już tyle mięsek zjadłem i dalej... Boże, co za badziew. Czyżby tędy jakoś? No nie no, tędy chociaż. No nie, tu go nie ma. On jest gdzieś na górze.
No ileż można tak biegać w kółko, ludzie? Chyba się gdzieś ruszą. Zaraz się denerwuję, bo w ogóle mi się czas skończy i będę miał przerąbane. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten koleś zwiął. Jeszcze czegoś takiego nie miałem, naprawdę jeszcze. Najgorsze, że te świetliki mi gówno pokazują. Nie, tędy na pewno nie. Jakimi stylami idę według nich? Tutaj gdzieś. A tu jest jakieś takie wąskie przejście. Masakra. Chodź tu. No. Tyle zachodu. Normalnie, żeby go złapać. Gdzieś mi się schował, cholera i... Nie, nie było to miło z jego strony. Ale trochę rzeczy z niego dostaliśmy ciekawych. Będziemy można coś sobie stworzyć na pewno, także fajnie. No i ten przemytny ulepszenie pancerza wpadło, tu jakieś kawałki rudy i tego typu rzeczy, to się na pewno przyda. Poziom 5, Jagras poziom 5. Także jakby tak jeszcze raz ich spotkać i pokonać, to będzie pewnie poziom 6 i będzie git. Będziemy już mieli ich na fulla, będziemy wiedzieć o nich wszystko. Się strasznie długo trochę wczytuję, nie to wkurza. Co tam? No, to można wyrzucić, to można wyrzucić do skrzynki. W zasadzie wyrzućmy do skrzynki wszystko oprócz tego, co jest potrzebne, tylko tu i teraz. I teraz tak. Ten sobie w to weźmy. Mięcho tu zostawmy, a brakuje mi czegoś. Czegoś mi to brakuje, naprawdę. Na pewno pułap składniki odżywcze niech będą. Pułapkę, pułapkę, pułapkę. Tu pułapkę i dwa. To będziemy musieli pewnie porobić sobie nowe mega substancje odżywcze. Lek ziołowy. Będę potrzebował przynajmniej 10. 15 powinno wystarczyć. Mega miksturki.
Dobra, i co jeszcze mogę stworzyć? Chyba tyle z takich fajnych rzeczy. Proszek z, co tam protein wytworzyłem tym chmurę, która chwilowo wzmacnia obronę. Zarządzaj. A wiem, co jeszcze chciałem stworzyć. I z tym chyba nie mogę. Proszek, proszek. Nie proch, tylko to był też jakiś proszek usypiający. I tego nie mogę, bo nie widzę tego nigdzie. O nie, jest, dobra, mogę zrobić 6, także spoko. Bomba usypiająca. Zarządzanie i to będę musiał sobie wziąć do ekwipunku. Bo bez tego ciężko się będzie obejść. I dobra, to nam na razie musi wystarczyć. Premier za logowanie sobie jeszcze odbierzmy. Fajne. Tutaj coś nam się odlokowało, czy nic? A jednak coś tam wpadło. No tak, bo zapaliśmy dużego potwora, a tam była taka jedna misja. Wszystkie cele, no nie wiem, to może być problematyczne trochę, że tak powiem. Ukończenie dostawy. Na razie nic. Tutaj sobie pójdźmy, powiedzmy mu, co się nowego dowiedzieliśmy. No i git. I idziemy jeszcze do Kowala sobie zobaczyć, co możemy stworzyć z tych materiałów Angenata i... A potem idziemy go upolować jeszcze raz, aż będziemy mogli stworzyć wszystko. Bez niego jest fajny set, który chciałbym sobie zrobić. Zwykłe wyposażenie, a może najpierw broń. Długi miecz, bo mi się najbardziej podoba z tych wszystkich broni. I w tym momencie tutaj coś jest, drzewo retiny. To mi brakuje mnóstwa rzeczy, więc nie. Tu mi też trochę brakuje jeszcze. Tego na razie też nie będę mu w takim razie stworzyć. A drzewo Andronata, co mi tutaj trzeba? Rzadkość 3. Rzadkość 5 i to bym chciał stworzyć. Czyli muszę stworzyć najpierw to. Po co tak kwipowałem, no ale dobra. Teraz musimy dać ulepsz najpierw. I to jest ten, który mamy teraz wyekwipowany, czyli to jest ten. Na poziom drugi. Dobra, czyli teraz poziom trzeci musimy stworzyć. Teraz tutaj. I tu będziemy mieć problem. Bo ja chciałem stworzyć ten rzadkość 5. Kieł Anjanata i kość nosowa Anjanata. Nie wiem, czy nie będę musiał robić tego słabszego, żeby to zdobyć. A wykuj wyposażenie.
pancerz, żeby zrobić z niego jakiś pancerz, to mogę tylko to. Atak ogniem, amunicję specjalną, czyli na razie same pierdoły, które mi się nie przydadzą. Czyli na razie spadamy. Nie musi, chociaż nie, no przydałoby się zejść tam, bo tam trzeba wziąć zlecenie z centrum zasobów, zanim będziemy mogli coś w ogóle zacząć. Centrum zasobów jest tutaj. Git, rejestruj zlecenia. Aha, tutaj mogę coś dać, małe potwory. To się da zrobić. Ok, i zarządzę śledztwami. To jest śledztwo na tego Freda i w sumie z sześciopoziomowych na niego mamy tylko to. Te już są na innych. Przewodnik polowy i weźmy sobie jeszcze, obczajmy Anjanot, nagrody niskiego poziomu, kill Anjanota i coś tam z niskiego, a z wysokiego dropi to, ale z plusem, czyli tak jak myślałem, musielibyśmy ubić go na niskim poziomie, żeby to zdobyć. A na niskim mamy jakieś śledztwo w ogóle niego? Nie, to nie tutaj. Czemu to ciągle mi się myli, bo dziewię jedno. Nie dostawię, tu raczej nic nie będzie, tak czy inaczej. Zarządzę śledztwami i szukamy jakiegoś śledztwa, ale nie sześciopoziomowego, tylko pięcio. Na ubicie Andrza, no to o, tutaj coś jest. Proszę bardzo. Są jakieś same już takie poździerze, że hej, to tam nawet tego nie szukam, dobra. I pasowałoby to zrobić w takim razie, żeby zdobyć ten rzeczy na ten miecz, bo byłoby głupio zatrzymać się na takim słabym. Wielkie łowy. A zróbmy sobie najpierw te na szybkości, albo tak będzie chyba szybciej nawet go znaleźć niż stamtąd. Nie sprzedawaj. Zmień wyposażenie. Broń. Bo nie ten ognisty, tylko rzadkość 5. To chcę. Niech mi się porządnie wczyta, ale potem jeszcze najpierw pójdziemy coś zjeść przed wyprawą. Do kantyny na szybkości. No, a coś nowego się wyblokowało, jakieś owoce i inne takie. No, no, ciekawie. Na bogatości.
Zapłać pieniędzmi. I jedziemy w wartość ataku. Półmisę gry. Wzrost obrony duża, no. A ja wolę wzrost ataku. A kto mi zabroni? No, ciekawe to nawet. No i git. To wyruszamy. Nie chcę anulować. Chcę wyruszyć. Pam param pam pam pararam. A już go wytrapiliśmy, ale jeszcze zbierzeliśmy tutaj to, to i to. Nic, jedzmy sobie parę substancji odżywczych. No to teraz sobie spadło. Trzeba będzie iść naokoło. No ale cóż. Taki mamy klimat. Gdzie to jest? Aż tam. No nic, to wygonimy gościa. No, znalazłem nie tego, co chciałem. Goń. Nie zatrzymuj się, durnowata. Trochę beznadziejnie wygląda ten set z Jagrasa niestety, chociaż jest całkiem fajny. Bo ma ciekawe bonusy. Niby nic specjalnego, a jednak... Gdzie ten frajer jest? Chyba nie tędy, tylko tam dalej trzeba skręcić, no właśnie. No, coś znalazłem. O, i to jest dobre, bo to jest rzadkie. Pum, pararam, pum, pararararam, pum. Tu jesteś. Tu jesteś blisko. Już cię czuję. No jak już są ślady, to już wszystko jasne. Tego słabego tam się, że ubijemy raz, dwa. Nie będzie problemu. Z wzmocnieniem ataku dużym. No, prawie nic mi nie robi, frajer. Czysta formalność, załatwienie go. Musimy zablokować, no. Dobra, trochę się przeliczyłem z tym, może nic mi nie robi. Ale coś i tak jest trochę słabowy. Mega mikstura, pyłkoczenie. I jeszcze raz combo. W chama jednego. Ne, he, he. Tak mi się podoba.
Dźgaj, gaj, dźgaj, gaj, dźgaj. Cio, cio. No. I teraz pach. I jeszcze raz. Kombo mu. Tak, i teraz tam ropuchę, bo to jeszcze aha, o, już się aktywowała. I mnie niechcący też poraziła. To akurat mnie niedobrze, ale teraz mamy jeszcze szansę go pocisnąć trochę. Dobra. No chodź tu, chodź. Jest na czerwono. No i wiedziałem, że tak będzie. Ej, wypluj mnie. Dobra, wiedziałem, że będzie uciekał. Coś to widzę, że z niego leży jakiś ten materiał. Dobra. Akurat nie kieł potrzebowaliśmy, także spoko. Tędy musimy przejść. A raga dorwiemy. Co za Paweł Jumper zniszczył całe to przejście. No, musi krzyczeć. Musi krzyczeć durne. Zaraz mi się skończy moje ko. No nie, wypluj mnie. Powiedziałem ci już kiedyś chyba co. Nie zdążę. Aj, tak go nie trafiłem, no super. No nie wierć się tak, frajerze, bo ja chcę cię zabić i mieć święty spokój już. Z tobą. Jest na czerwony. Teraz muszę sobie naostrzyć, zanim go zaatakuję. Dobrze, dobrze, do ciebie uwaga. A ja go zaraz dobiję. Ale ty tu wracaj. Nie! No, co za gość. No, to jest ten czas. Nie, traf go. No, siadło. Weźmy sobie ogon. Ale wziąłem, dobra. Ogon się udało. No, zostaw mnie. Zostaw mnie, powiedziałem ci już, no. Co za koleś. To nie wierzę, po prostu. Jego tak trudno trafić tym atakiem, bo ma tylko takie krzywe kulasy. Jeszcze się przewrócił, no i nie mogłem go trafić. Dobra, ta była teraz słaba, bo nie było naładowane. Dobra, po coś tu z niego, czy nic? Nic tu nie widzę. No to nic, to biegniemy na nim dalej.
Oj, jeszcze walka się nawiązała, fajna. Słabo ten zapalacz działa. No. Prosto w łapę tyle. Kurda. Jeszcze te Freddy mnie spychają. Ludzie. No mimo wszystko i tak jest wytrzymało, skurczyło. Dużo łatwiej go pokonać niż tamtego, ale... Jeszcze by zrobił unik, no. Podnieś to. Zaoro. Dobra, na ostrze szybko. Mega substancji, a mega mikstura jest gdzie? Jest. To ogniste smarki, no co za gość. Żebym nic się nie dziwił, jakby zionął tym ogniem faktycznie z paszczy, ale że z nosa gila mnie jak nic z tymi ziejesz, to jest już dziwne. No git. Bomba, aha, na bombę to ja rozumiem. Tam była jeszcze jedna bomba, tak? No i git. Czy coś tu było? Kiedy? Żeś mnie zawadził nas. Dobra, nie, z takiej odległości to nie ma bata. Nawet mi się go nie chce łapać, bo szkoda na niego tych wysypiających bomb i innych tego typu rzeczy po łapach. Nie, ty cholero, ty. Chodź tu. No, ty mnie zostaw. Dobra, zaraz go dorwiemy. No i proszę cię bardzo. Jeszcze trochę.
kurde. Nie, 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 odsuń się. To było niebezpieczne, mimo wszystko. Muszę pamiętać, żeby wyprzedzić. No, koń go. A gdzieś tu chyba nie, Dragon jest pod nami. Nie tutaj. Czy tutaj gdzieś? Sam już nie wiem. Znowu tu na górę ucieka. Tak samo jak wtedy mi zwiął. I te małe Jagrasy go widzę atakują. Jak jest osłabiony. Hit i spadnę, nie wierzę. Do kwatery głównej. Tylko jeszcze zbierzmy z niego materiały. Bo po to przyszliśmy. Kość nosowa. O, tego nie potrzebowałem, ale to jest rzadkie, to może się przydać kiedyś. Kość nosowa i kły. Chyba tego nam brakowało, tak mi się wydaje. Więc mamy chyba dwie kości nosowe i dwa razy kieł, też bym chyba dropnął. Bluszcz. Tych jeszcze ubijmy. Szybkości. A na nich też mamy questy. Gdzie zwijałeś? Ej, nie zdążyłem już, no trudno. Najważniejsze, że tamtego zabiliśmy dużego. I ten tu jeszcze przylot z ostatniej chwili. Co my tu mamy? Łuska, 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 ogon, kula pancerza, kości. Łuska i kość arnasowa. I tutaj jeszcze jest też łuska i płomienny worek. Nie wiem, czy tego też mi nie brakowało czasami. Teraz się zobaczy dokładnie, co nam brakowało, a co nie. I może będziemy mogli już zrobić ten fajny miecz. A potem zrobimy sobie jeszcze z tego drugiego silniejszego. Podrobimy jeszcze parę rzeczy. Zrobimy sobie cały set. On tam ma bonus do obrażenia do ognia. Także no, to by już było dosyć mocne combo, mi się wydaje, na jakieś tam późniejsze poziomy. Bo na razie ta zbroja Jagrasa jest o tyle fajna po prostu, że daje, nie wiem, tam jakieś szybkie leczenie i tego typu pierdoły, darmowe posiłki i inne takie rzeczy. Więc póki co to jest optymalne, daje też dość sporo defa. No i łatwo ją było bardzo szybko można zrobić, bo Jagras jest słaby, więc to było dobre na razie, ale żeby pójść dalej, to potrzebujemy właśnie czegoś już silniejszego trochę. Dobra, wyklepywać młotkiem. Mogę ci facjatę młotkiem wyklepać, bo jakoś taka nieciekawa. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Nie to, bo tego używam teraz. A ja chciałem to. I tu już na poziom czwarty mogę, a na poziom piąty worek piekielny. A worek piekielny to już się robi z tego drugiego. Tak. No, to już trochę ciekawiej to wygląda. Płytkę. Płytkę mamy. Te łuski z plusem i inne rzeczy. Worek piekielny. To on na pewno jest z tego drugiego, ale jeszcze się upewnimy, zanim pójdziemy. Aha.
O nie, bo dobra, nie będziemy na razie tworzyć jeszcze żadnej zbroi z niego, bo szkoda nam materiałów, potem nie będziemy mogli zrobić tego miecza. Dopiero jak zrobimy miecz, będziemy myśleć resztę materiałów dla tego. Niepotrzebnie go w ogóle wyekipowałem sobie teraz. Bo i tak będę na razie używał tego drugiego, bo Andronaut i tak ma odporność chyba na ogień dość sporą. Nie to, tylko przewodnik polowy. I gdzie on był? Tu, Andronaut i nagrody wysokiego poziomu, worek piekielny, to jest z niego. Okej. Okay. Czyli teraz musimy zobaczyć sobie, czy mam jakieś śledztwo na niego. Albo coś w tym stylu, zarządzaj śledztwami. Śledztwa poszły nowe, ale te słabe, na tego słabego. A tego słabego mi już nie trzeba, na tego silnego było tylko jedno śledztwo razem z Tobi Kadachi. Śledztwa... No to są te słabe, to tych mi już nie będzie potrzebne, a na Tobi Kadachi mi się nie chce trochę polować, no ale już trudno. Zróbmy to zadanie. Nie wiem, czy w ogóle nam się uda to zrobić, bo to może być trochę trudne. Teraz tak, pozbądźmy się w międzyczasie tych wszystkich śmieci z ekwipunku. Uzupełnimy sobie miksturki, listę i pójdźmy jeszcze tak, tutaj, zebrać zbiory nasze. Zbierz plony, wyjdź i nawóź. Dobra, jak mamy te plony zebrane, to zarządzaj przedmiotami, nie, mówię ci nie, lista i mogę teraz stworzyć mega substancje odżywcze, tak, zarządzaj przedmiotami, tak, no i dobra. Dobra, i teraz nam się tu załadowało, ale jeszcze pójdźmy sobie do... Bo nie, to już zjemy sobie w czasie misji najwyżej. Pom, pororam, pororororam, pom. Dobra, gdzie my tu mamy? Co my tu mamy w ogóle? Tak. Tak, zjedzmy sobie. Aha, właśnie, miałyśmy sobie zjeść. Zapłać pieniędzmi. I to by mi się przydało. Wzrost ataku, odporności. Nie. Wzrost obrony. Odporności na żywioły. O! To będzie dobre. Bo jeden będzie miał taką błyskawicami, a drugi ogniem i odporność na żywioły. To jest to bardzo optymalna sprawa. No i dobra. Dobra, a w międzyczasie ja tu mam jeszcze coś takiego jak mięsko. Ale nic mi ono chyba nie dało. A tak, te całe racje. Mega mikstura to nie jest to. Mikstura, mega substancja odżywcza. No i jeszcze trochę mi wzrosła. Bardziej mogę, już bardziej nie mogę. No to dobra. Wracamy. Czy wracamy? Idzie. O, jesteś, kościół. Jesteś. Ej, 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 przestań machać tym bez sensu
No. Cio. Ja wiem, że boli. Jakby cię nie bolało, to bym cię nie bił. Więc nie drzej się tak łaskawie. No i wziął, ucieknę. Ej, nie obrażaj się, no chodź, tu walczymy. Aż ty, chamie. Dawaj tam masę, dobra. Co, nie weszło? Coś mi się tu nie podoba, nie weszło. I osa lecząca. No ty podejdź i atakuj prosto na niego, a nie na hasztyn. Jego miałeś oślepić, a nie siebie. Gdzie mi z tym ogonem? Okazję sobie przełączę od razu na miksturki leczące. No nie uciekaj. Albo nie gryź nienacka. Jest, o co się. I nie zmarnę. A nie, dobrze, dobrze. Darmowe posiłek, to się akurat nie udało. Nie, 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 nie. Przestań ziać ognia. Chodź tu. Chodź tu. No i dupa. Nie udało się. Cholera. Dobra. Nie, 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 nie. O... Co? Co tu się teraz stało? Ktoś mnie oświeci. No to fajnie, fajnie. Gdyby tak dalej, to na pewno daleko zajdziemy. Substancje odżywcze sobie zjemy. Żeby nam wzrost pasek życia. Jeszcze jedno, nie, już nie można, dobra. Ale nic, no, czasem tak jest. Że żadne obliczenia nie pomagają. To Bikada, czy tak miałem, jego też mamy zabić, ale to dopiero później. Najpierw się uporajmy z tym frajerem. Ty odsuń się. No nie, no co mnie walnęło teraz w plecy? Dobra, substancja odżywczenia. Mega mikstura, gdzie to jest tu? Albo nie uważaj, nie używaj tego. Użyj tego. Gdzie on zwiał? Tam gdzieś. Generalnie musimy się z nim szybko uporać, bo nie ma czasu za bardzo, bo musimy ubić dwóch naraz, a mamy tylko po 25 minut na jednego.
No nie, no weź ty mnie takim taranem. To jest nie w porządku. Ja nie byłem przygotowany. O, przyszły oba. Się spotkały. No bo ten jeden jest walczony. Tak będziemy musieli potem obydwóch zabić, to lepiej dla nas, nawet bardzo fajnie, że się spotkały. Dobra, dobra. Aha, zatrułeś się. No, hehe, sparowałem cię teraz. Dobra. O kurde, tu widzisz materiały, jakieś z nich powypadały, ciekawe. No, ty rób ten unik, no. Szybko, szybko, ostrz. Ten miniacz. Dobra, póki mnie nie mógł znaleźć. No już, już, wiedziałem, że mi combo przerwie. Nie mogło być inaczej. No o... Zamknij się. Trop potwora. Ale ja tam tego trop potwora nie chcę tropić teraz, chcę tropić tego. Szkoda, że od tej strony nie można po tych lianach skakać, tylko od tamtej. Łatwo by go można było dorwać. Super partia. Nie chcę mieć mojej miksturki. No nie, no kurde, nienawidzę tego gościa po prostu serdecznie. Ora po prostu tą szczęką, mógłbym miał cały hektar do zaorania pola po prostu, nie wiem. Znowu mi się miecz stępił. I przy okazji mi się życie zmalało, muszę się czegoś napić, mega miksturka. Ostrzenia. Odejdź, 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 odejdź. No dobrze, że kota na to pewno nie miał. No. Tłucz go, Freda.
Muszę sobie zrobić. A. Nie, to jeszcze nie teraz. Jakoś tak niby kuleje z jednej strony, ale z drugiej jeszcze nie pokazuje na nim takich czaszek uciekających, to chyba jeszcze nie jest gotowe, żeby go usypiać. Nope, I'm playing on PS4. Kurde, ludzie. Dalej się stępił. No, jest na czerwono. No, siadło teraz. No, 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 no. Nie taranuj mnie. W tym momencie mi się to nie podobało. Aż kurde, zawsze w najgorszym momencie musi zaryczeć, jak próbuje wykonać combo. I w ogóle to czemu ja biję złym mieczem, ludzie? Przecież tamten był lepszy na razie. Mówiłem, że mam go zmienić, a tego nie zrobiłem, no cholera jasna. Oj, nie trafiłem go. Trochę. Nie wiem, czy my zdążymy, będziemy sobie z tym tak guzdrać. No, ej, ty kurde! Moje życie! Moje życie. No! To było niebezpieczne. Chodź tu, wpadnij w tą pułapkę, tam może cię będę mógł chociaż załatwić porządnie. Bo ja go biję przecież mieczem, który ma... O, no! Jest kulejący. Powinno się udać teraz go uśpić. Chociaż dalej mi to nie przekonuje, bo dalej nie ma tych czaszek nad nim. Ale trochę chyba spróbujemy, bo mało czasu jest w ogóle. Ta bikada, czy też gdzieś tu się kręci, tak jeszcze nie wiem, gdzie go szukać. Kawałek. Zaraz cię dorwę, chamie jeden. Zobaczysz. Normalnie to rozwalę. Jak nic do mnie wlazł tak wysoko? Teraz zeskoczyć tu. O, i teraz się do tam dostać. Nie no, musimy go jeszcze trochę podobijać, bo to, że on kulał, to, że ja mu po prostu rozwaliłem nogę, a nie to, że już po prostu na tyle osłab, że... Dobra, jest na żółto.
Boom. Teraz dopiero był osłon. Chociaż dalej nie widać. No to fajnie, teraz muszę go zamordować, bo już nie ma więcej pułapek. Super. Nie będę uciekł. Chyba tutaj. Dokładnie. Gdzie on jest? Nie chcę tobie gadać, jak do tego drugiego. Nie wiem, gdzie on poszedł. Dobra, już wiem, gdzie poszedł. Tu poszedł. No, trudno, chciałem go złapać, no ale można i tak. I frajer uciekł. No, weź, wyciąg, schowaj inaczej się tam broń. I wyciągaj z niego przedmioty. Łyska plus. Kość nosowa plus. I znowu kość, i tutaj oso leczenia, i szukamy teraz tego drugiego, no nie ma co. Gdzie on może być? W drugą stronę. No pokazuje, że niby w tą, ale jak? Tędy chyba trzeba iść. O, tak mi się wydaje, że tędy to do niego trafimy jakoś. No, on jest gdzieś tutaj, tylko na górze. Dobra, nic z tego nie wiem. Każe nam iść na dół. Niby. Dobra, trudno. Wiesz, że będziemy gdzieś jakoś naokoło dziwacznie, ale przynajmniej go to znajdziemy, bo ja nie widzę innej możliwości. A tu jest! No proszę. Ile mamy w ogóle czasu? Cholera, nie zdążyłem zobaczyć. 28 minut. To spokojnie go zabiłem. No ale chyba, że będziemy tak atakował z nienacka, no. Ludzie, ludzie, ludzie. Nie lubię elektrycznych cwali.
Nie krzycz na mnie! Ten jest jeszcze bardziej wkurzający, bo on robi szybkie uniki. Jeszcze tamty przelaz, no tego mi brakowało naprawdę. Przecież może się trochę będą tłukli nawzajem to. Jeszcze przez przypadek używam swojego miecza na super. Mistrzostwo naprawdę. Mistrz to za nim, one walczą ze sobą. Dobra, chociaż zdążyłem naostrzyć. Wypij miksturkę i dajesz trzask orzech. To może się przydać. No i zwiął. No to dobra, jedziemy za nim. W sumie to jest standard, zawsze trochę po chwili zwiewają, a potem trzeba ich gonić przez całą mapę i się denerwować, gdzie one uciekły. Ale spoko, zostało nam jeszcze jakieś 25 minut, więc damy radę, myślę, bez problemu go załatwić. Zapalacz to procy. Tam byśmy sobie wzięli. No straf go może w końcu. Wiesz. Mam gościa dosyć naprawdę. Dobra, jest na żółto. Jeszcze raz, jak dobrze wejdzie combo, jedno, drugie, to będzie dobrze. No, cholera, no skacze za mnie, przede mnie. Ludzie, opamiętajcie się. To wymyślił tego cholernego bossa. Kurde. Ajajajaj. Zostaw mnie teraz. No kurde. Czekaj. Jeszcze mi naelektryzował, kurde, pelerynę. Gdzie ten koleś wziął? No, zatruś. No nie, no proszę cię, no. No, siadłem teraz.
Bigo! No przecież. No uciekaj. Ja no potknął się. Dobra, co to jeszcze? Tego. Rusiczkę jeszcze taką weźmiemy. Jeszcze raz, żeby się stało. No i teraz się zmęczę, no nie, no przestań. Nie w trakcie takiej ważnej walki. Kurde, nie trafiłem. Ej no, zostaw mnie. Dobra, naostrzmy. Widzę, że już kuleje, więc zaraz go dorwiemy. Myślę, że od dużego dojechały te trucizny. Także dobra nasza. O, to się nie spodziewałem. No i git. Załatwiony, nawet nie było tak źle z czasem, jak myślałem, że będzie. Chciałem ich złapać, ale niestety się nie udało, no trudno. Zmarnowałem tylko pułapkę. Ale i tak fajnie wyszło, że się udało ich ubić. Bo akurat nie będziemy mogli zrobić sobie miecz, może z Andronata już będziemy chyba mogli. A z tego chyba też będziemy mogli zrobić nowy miecz, coś mi się tak wydaje. No, prawdopodobna kość, tego mi też sobie brakowało. No i dobra, wracamy do miasteczka naszego. Trzeba rozgrzać paltuchę. Mamy tak, to... Nie wiem, w każdym razie bierzmy wszystko, nie chce mi się patrzeć, tak zobaczymy później, co nam brakuje, a co jest. Najważniejsze, że się udało zrobić. Pararam, pam, pam. Wstępne nowe zdanie opcjonalne. To się zrobi później. Teraz wracamy. I zaraz będziemy mieli to osiągnięcie, to z tą całą ratiną. I zobaczymy, co wtedy. Pewnie każdy nam ją ubić. A jakoś mnie się z nią nie chce walczyć bez ekwipunku z Andronata. Bo to daje dużo odporności na ogień. No i też dużo zwiększa obrażenia od ognia.
Dobra, standardowo wywalamy śmieci, a nawet nie ma. O dziwo, niczego nie zbieraliśmy. Jedynie co możemy sobie uzupełnić i to wywalić. To też, a zamiast tego wrzucić tutaj do skrzynki. Nie do skrzynki, tylko ze skrzynki do ekwipunku. To dobra. Statek Argosa. Okej, to jeszcze sobie zobaczmy, co ma tu do nas przywiózł ciekawego. No tu jakieś ciekawe materiały. Bierzemy wszystko, co się wszystko przyda. Jeszcze ogonowcy skończyli safari, to sobie wróćmy tutaj do pokoju. Zobaczmy, co oni dla nas mają. No wiem, fajowo, tak. Grzybki, pierdoły, skóry i inne pierdoły, dobra, wyjdź. Jeszcze raz. Safari, wyślij. Nie no, oczywiście, że wyślij tych, bo są najfajniejsi. Pustkowie, dzikowieże. I niech oni idą tutaj zbierać te rzeczy. Tak, myślę. No. I wracamy teraz dalej tutaj. Idziemy do Kowala zobaczyć, co on dla nas ma ciekawego. Wykuj wyposażenie, nie wykuj, tylko ulepsz. To mamy założone i to nam, jeszcze jeden ambarek brakuje. Cholera jasna, to już niedużo, ale jeszcze jednego będziemy musieli utłuc. Tutaj nam coś brakuje, nie wiadomo co. Jeszcze tego nie odkryłem. Tutaj też nie odkryłem. Ani tutaj. A jak mamy na przykład ten stary miecz Stabikadachi. To byśmy mogli też zrobić rzadkości poziomu 5. Oj, to się zapowiada nawet ciekawie. Czyli też musimy jeszcze raz ubić Stabikadachi i jeszcze raz ubić Anjanata. To będziemy mogli zrobić te dwa miecze wtedy. I to byłoby dobre. To by było naprawdę dobre. Przydałoby się jeszcze jeden takie samo zlecenie. Na nich obydwu. I wtedy byśmy byli naprawdę propsowi. Amulet uzdrawiania. Wzmacnia umiejętność, szybkość, regeneracji. No nie wiem, jak to zostanie, bo to jest dobra. To bym posprzedawał te śmieci w sumie, chociaż nie chce mi się tego na razie robić. Dobra, czyli wiem, co mi brakuje. A w międzyczasie, to w takim razie jeszcze weźmy tak. Wszystko fajnie, ale zmień wyposażenie. Zmień ten miecz. I na razie używajmy tego, bo jest na razie lepszy. I nie będziemy mogli wykonać tamtych. Znajdźmy to zlecenie nasze, czy mamy w ogóle takie. Tu nam wyszły dwie kule pancerzone ulepszenia, zarządzaj śledztwami. I z tego co widzę, to nic nam się nowego nie... A,
Jednak jest tutaj na Andromata poziom szósty. Dwa razy sobie zaznaczmy, chociaż w sumie tak nam chyba tylko raz wystarczy. Poli wszystkie ceny. Takie jeszcze jedno jest. No, to by było fajnie. Jedno wiem, że wykonałem, ale mogę jeszcze jedno teraz. Ogłoś nowe zadanie. Śledztwa. Mogę jeszcze jedno takie. O, widzicie, to jest dobre. To jest dobre. Bo będę sobie mógł zrobić już wtedy te dwa miecze, które już będę mógł spokojnie powalczyć ze wszystkim, na co mnie teraz będzie czekało. Ewentualnie jeszcze tylko zrobić jakąś lepszą zbroję. Ja ten tego też są jeszcze kolejne zlecenia, więc to się też da fajnie szybko zrobić potem. To sobie to zróbmy. Jeszcze raz to samo i będziemy mieli już rzeczy potrzebne do wszystkiego w zasadzie. Pogadajmy sobie z tym typem jeszcze. Poziomy badań. To mnie nie interesuje. Śledztwa specjalne. To jest prawie końcówka. Wielki Jagras. To nam się coś nowego. Nagrody wysokiego poziomu odblokowały nam. Że wiemy, co nam dropi z niego. I tutaj małe potwory. Mchoświnia. Niczym się nie różni. No to rzeczywiście informacja po zbóju. Zanim pójdziemy, pójdźmy sobie jeszcze do kantyny coś zjeść. Kantyna. Zapłać pieniędzmi, mam dużo pieniędzy. To można płacić. Wzrost obrony, wzrost odporności na żywioły duży. I to mnie w tej chwili po prostu rajcuje. Boom. No i dobra, wyruszamy jeszcze raz ich upolować. Może tym razem zrobimy to w odwrotnej kolejności. Najpierw zabijemy tego, tą dziwną wiewiórę wielką, a potem zwieźmiemy się za tego całego tyranozaura. Wiewióra spróbujemy zabić, a tyranozaura uśpić na końcu, żeby już się z nim nie męczyć niepotrzebnie. Chociaż, o nie, spadłem, a nie chciałem spadać, tylko chciałem tam przeskoczyć, bo to mi pokazywało. Mi pokazuje, że na górę, a nie, bo ja chcę najpierw to bikadoczy odnaleźć. No i proszę, już się udało. Teraz fajnie o tych wyższych poziomach, bo tam wystarczy jakiś jeden ślad odnaleźć i już wszystko wiem. A wcześniej to trzeba było się szukać pół godziny potwora, zanim w ogóle można było z nim walczyć. I to było problematyczne, bo gdyby na przykład w godzinę przyszło zabić obu, to zanim dla nas jednego 20 minut by trwało, to byłoby trudne. W ogóle ja tak biegnę bez sensu, nie wiem dokąd, a ten stwór jest gdzie? Gdzieś w ogóle gdzie indziej, no dobra. W drugą stronę musimy się dostać. Według tych świetlików całych.
Lepiej iść według nich, bo ta mapa jest pogmatwana taka. Chyba ma z 5 różnych poziomów wysokości. I przez to trudno jest cokolwiek ogarnąć. Tobi kabaczy. No dobra, Jagrossa widzę, ale na niego to... To mam go gdzieś po prostu, bo już mam z niego cały set na sobie, tak czy inaczej, i mi się nie chce go więcej mordować. A jeżeli chodzi o Tobi Kadachi, o jesteś. Co to ma być? Jak znowu krzyczę. To jeszcze nie zacząłem, ty już uciekasz, człowieku. Co ty robisz? Dopiero tu Jagras był, gdzie on już uciekł. Ciężar będą walczyć ze sobą nawzajem. Zjedzmy sobie substancję odżywczą, mam mało życia. Wspomniałem to zrobić przed walką, nie przerywaj mi jak jem. Nie da się bardziej? No dobra, tak mówisz. To weź tylko to. Co to ma być? Nie, zabijaj mnie. Chamie jeden. Trochę tego rozmach jednak masz. Jak się naelektryzujesz. I znowu zwiewa. Nie da się tak łatwo oszukać. Bierz ten miód. Się przyda. I hops na górę. Przepadnij. Ojej, oba zjazd mi na przepadnę, ty się ulecz lepiej. Dawid, co ty robisz? Się ładnie i jeszcze raz. Jest na czerwone. Teraz muszę się szybko naostrzyć. No, udało się.
Już ty. Czekaj. Czekaj. Combo. Błyska. Co on się tak wywraca? To są niedobrze, ale... Nie! Nie trafiłem, no. Bierz materiał. I gonimy gościa. Gdzie on wyskoczył? Tam. Ale dobra, już jest tylko na dobicie, także fajnie. Kurde. Nie w tą stronę. No. Gdzie to leży? Podnieś to w końcu, no. Trochę. Miałem dawno umrzeć, no. No i dobra. Siadło. Teraz jeszcze tylko ten tyranozaur i będzie pozawiatane. I nawet jest gdzieś tu blisko, zaraz pod nami chyba. Nad nami czy nad nami? O, to jest pytanie. Tu. Kurde, no. Wstępiła mi się ostrze. O dobra, walcz z tamtym Fredem, a ja sobie na ostrze. Bardzo fajnie. Hehe.
No, 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 no. O co się? O Jezu! O Jezu! Nie no, nie no. Nie. Przestań. Przecież mówię ci, schowaj broń i wyciąg pro, co to mnie nie słuchasz. Tędy zwiał? Niby jak. Tutaj, że tam to na pamięć prawie. Co za czarny. No. Nie. O kurde, to było straszne przez chwilę. Znowu jeszcze raz. No, siadło. Ale mi teraz zaorał. Odsuń się, odsuń się. Nie w tą stronę, no przecież on jest tam. Ej, dobra, jest naładowane. Teraz jeszcze tylko parę kombosów, tak? Pyk. I teraz mu wjechać na ostro. No. Pięknie. Coś kiepska to światło, no ale trudno. Teraz też jakoś tak średnio niby. Powinno mu dużo więcej obrażeń zadać. No dobra, wiem, wiem. Denerwujesz się. Trochę. No nie trafiłem, no.
Kurde. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, jak to mówią. Kurde, no. Dobra, weź to na ostrze, bo bez tego to się nie obejdzie. I chyba nie zdążę naostrzyć sobie, bo mi tutaj próbuje ugryźć mnie frajer. No, przestań. Gdzie to jest? Tu. Bomba. No fajnie. Wziąłem zwią. No, to było ładne teraz. Nie potykaj się na no, w takich momentach, gościu. A jesteś mały teraz. Teraz tylko wystarczy, że cię uśpię i będzie po zabawie. Mam nadzieję, że się uda. No, udało się. Pięknie. Załatwiliśmy go na cacy. No jeszcze łuska zdobyłem na koniec. Dobra, teraz jeszcze zrobimy te miecze i będziemy dzisiaj kończyć pewnie. Trzeba się powoli zbierać, bo się robi późno. Tararararara, znowu cały ekwipunek, jakiś badziewi. Uhuhu, ciekawe rzeczy naprawdę. Warto było to wykonać. Oj, tutaj nam wbiło na maksa już quest. Tam. Krosy znowu. Aha, bo on przecież jest przez kilka lat tych zostaje. Nie, że on popłynął i znowu przepłynął, tylko cały czas jest, ale już tak wszystko od niego wykupiłem. Także nie ma co tam szukać na tego statku. Ale możemy zrobić już ten miecz i drugi miecz i pewnie jeszcze jakąś część zbroi. I to pewnie nawet nie jedną, także fajnie, to się wszystko przyda.
działu badań, tak? No tak zrobimy i potem pewnie trzeba będzie pójść tam rutinę ukotrupić, ale będziemy mieć już fajne miecze, także można coś podziałać wtedy. Ulepsz i możemy tak ten stobi kadaczy ulepszyć na coś takiego. O, teraz to wygląda ciekawie. I pewnie tego będziemy używać póki co. Oprócz tego możemy sobie jeszcze wziąć drugi miecz, który mamy. Ognisty szol, czy jak to się tam nazywa? Szotel. I możemy z niego zrobić Bułat Andzia 1. No niby zadaje trochę więcej obrażeń i obrażeń od ognia. Ale dużo stworów ma na ogień odporności. To raz. A dwa, że po prostu ma też minus 20% zgodność. A tamten ma aż 15 na plusie. Także to wszystko zależy w sumie od potwora, z którym będziemy walczyć. Taki będziemy mieć miecz sobie wybierać wtedy. A teraz możemy sobie tak. Wykuj wyposażenie. Nie broń, tylko tym razem już pancerz. Kadaci. Moc amunicji specjalnej, maratończyk. Co ten w ogóle maratończyk daje? Zmniejsza rozciągnięty w czasie spadek wytrzymałości o 15%. O, no to tak się można sobie było spodziewać. A ta jest amunicji specjalnej, ta jest do jakichś łuków. Czyli nie, czyli to, tamtego i tak nie będę używał. To sobie wykujmy, bo to nam się potem przyda. Moc amunicji specjalnej, atak ogniem. Znaczy jest zdecydowanie atak ogniem sobie weźmiemy na pewno. Bo tutaj mamy miecz, mie to miejsce na klejnoty, ale to jest lepsze, bo będzie dobre pod ten miecz, który chcemy sobie zrobić. Czyli weźmiemy to. I tu nam będzie brakowało jeszcze paru rzeczy. Bo na pewno odporność na ogień, artyleria, to pewnie wezmę wtedy to, a tutaj artyleria 2, to pewnie też wezmę to i to, a tutaj, a to już mam nawet zrobione, mogę wyekwipować sobie odporność na ogień i atak ogniem. Nie, czego nie mogę, pokazuje mi, że mam. Aha, bo tu jest do stworzenia. Stworzyć nie mogę kolejnego, ale mogę dać zmień wyposażenie. Hełm z Jagrasa, a ja mogę sobie wziąć hełm z tego właśnie Andzio. No i dobra. Jest założony i w tym momencie mam bonus do ognia. Bardzo duży. A to i tak jeszcze nie jest wszystko. No, teraz to będzie, że może napierniczać tych frajerów ładnie. Z tym mieczem. Jest epicki. Fajnie to teraz wygląda. Podoba mi się. Jeszcze tylko parę rzeczy muszę zmienić. Chociaż nawet nie tyle parę, co chyba tylko pas i spodnie mi zostały. Pogadajmy z tymi gośćmi.
Ukończone śledztwa. Z tym nie musimy go ściągać. Tu zróbmy sobie porządek w ekwipunku. Zarządzaj. Tego trzeba się pozbyć. Tego się pozbyć. To zostawić. To włożyć tu. To resztę uzupełnić. I coś tu było, nie pamiętam co. Coś na pewno tam miałem. Kurde. Coś było, ale mi się skończyło, nie pamiętam co. W każdym razie, w takim razie. W każdym razie, w takim razie. Idziemy tutaj pogadać jeszcze z typem. Samą porę łowcą. Uczyniliśmy postępy w sprawie tajemniczego potwora. Określiliśmy, że obecnie potwór czai się na Pogórzu Koralowym. Dowódca wkrótce wyda ci oficjalny rozkaz. Powodzenia w terenie. Aby ci się nic nie stało. Dobra, o co chodzi? Przewodnik polowy zaktualizowany. Dobra, fajne. Z dowódcą musimy pogadać, ale to później. Bo jeszcze musimy do Kowala na chwilę wrócić. Warsztat. Przeklikamy, to nie chce mi się tego czytać. Wyposaż ulepszenie. Nie. Coś. Aha, wiem. Nie, dobrze. Ulepsz i teraz chciałem tak. Ulepszyć sobie zbroję na pewno. Co nie jest takie proste. Na poziom drugi. A to, co miałem wcześniej, chociaż było na poziomie trzecim, to i tak była gorsza. No to spoko. To też sobie ulepszę na poziom drugi. I rękawice bym sobie ulepszył na poziom drugi. Dobra. I teraz tak, jeszcze ustaw ozdoby z wyposażenia. Do zbroi mogę wsadzić aż dwa. Siła ognia. To mam w mieczu. Ale to w innym mieczu, to nie. To sobie przełóżmy tutaj, bo tamtego miecza raczej nie będę już używał. I klejnot nasycenia na posiłku za darmo. Damy sobie tutaj. To najwyżej mogę wsadzić artylerii, ewentualnie. Nie ataku. Klejnot ataku ma być w tym. A tutaj na ciężkiej artylerii. No i dobra. Zapisz. Jeszcze skrzynka. I zmień wyposażenie. Miecz. Weź na razie ten miecz. Też wygląda dorobiście. Teraz zapisz. No i dobra, na dzisiaj kończymy. Także trzymajcie się, cześć, pa, do zobaczyska w poniedziałek, bo wtedy planuję kolejny stream. Także dalej będziemy tępić tego całego tyranozaura o nazwie Andzia, czy jak mu tam było. I będziemy robić resztę ekwipunku, brakło nam pasa i spodni. Także trzymajcie się, do zobaczyska.